I oczywiście, Makowizowie z strony Kebus, widzimy się oczywiście na Helken Siku. I dzisiaj nowy węcik. także potestujemy go sobie, zobaczymy, co tutaj warte jest uwagi e, z tych skrzyneczek. No i potestujemy sobie na luzaczku, może jakiś konkursik, e, ale to w następnym odcinku sobie coś wypłacimy. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do skorzystania z mojego kodu, czyli z kodem Kebus. Dostajecie 10% bonusu do depozytu. Oraz darmowe 70 centów na start. Także, jeżeli jeszcze nie graliście, to zapraszam. I warto wpaść. Być może dzisiaj nam się poszczęści i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Lecimy sobie od najtańszej skrzynki standardowo. No i zaczynamy. Zaczynamy. Nie ma co przedłużać. Nie ma co gadać więcej. Wszystko wiecie. Także lecimy sobie po prostu ze skrzyneczkami. I zobaczymy, jak to tutaj będzie wszystko siadać. $68. No to raczej takie słabe trafy. No ale. Okej, okay, w porządku. Zdajmy, że, że nie jest źle. Shallow Grave. Wino Primo. O Factory New. No fajnie, fajnie. 10 dolków to już jest spoko. Dropik. No wiecie, jakbyście sobie wpłacili 6 dolków, wypadłoby 10. No to ja bym się nie obraził. Ja bym się naprawdę nie obraził na taką kwotę. Remote Control. 5,28. No, prawie, prawie zwrocik. Dobra, lecimy do następnej skrzyneczki. 4 dolki za 3 otwarcia, 12 dolarów. No, tu już chyba nieco ciekawsze skiny z tego co widzę. No, niestety to wino primo, to będzie lipa na pewno. No, tak jest. No, reszta też jakoś nie powala, także dajmy jeszcze, dajmy jeszcze szansę tej skrzynce. Nie skreślajmy jej. Być może się poprawi. Manki Business, Starlight Protector 1090, no blisko zwrotu, także tu już. U niebo lepiej niż poprzednie otwarcie na pewno, ale w ogólnym rozrachunku, czy to było takie dobre otwarcie, no, no mimo wszystko był to minus. No tutaj 4 dolki. Tragicznie, tragicznie niestety, 4 dolki to nie jest to. To nie jest to. Monkey Business Mortis. No. Dobra, zróbmy 5 otwarć za 20 dolków i zobaczymy, jak to tutaj siądzie. Z 5. Okej, okay, Imperial Dragon. Vino primo, wino primo, niestety. No, wino primo, no, wino primo, co zrobisz, co zrobisz, no? no? Kiedyś musi, czasem musi polecieć, nie? E, o, bez wino primo, super, ale to nie jest najlepsze otwarcie. Dobra, ostatni raz otwieramy i lecimy dalej, bo widzę, że ta skrzynka tak. Średnio przynajmniej mi oddaje. Um, no nie, no nie, wydaje mi się, że też nie. Czty... No niestety, niestety. No nie, 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 za bardzo. Siedem dolków tutaj mamy. Syncu, Suncu, Suncu? Ok, w porządeczku. W porządeczku, Suncu. Lecimy, sprawdzą co tu jest, ale sprawdźmy co nam wyleciało, bo myślę, że to ważniejsze. The solid space no, tu już nieco ciekawsze skiny lecą. 21 dolków jest za potrójne otwarcie. Ok, ok, miejmy to, no, miejmy to na uwadze. Yellow Jacket Cortex 14 dolków. No, nieco lepiej, nieco lepiej. Myślę, że ta skrzynka jest do rozgrzania. Myślę, że ta skrzynka jest do rozgrzania. Ice Coded. Ok, tu meczka. No, 34 dolki. To już jest fajny trafik. To już jest fajny trafik. Ta, ta skrzynka może być niezła. Ta skrzynka może być niezła. Te 7 dolarków to jest taka. Wiecie, kwota. Kurczę pomiędzy, neutralna, bym powiedział. Taka, wiecie, nie, nie, nie za droga jest ta skrzynia, ale też nie za tania. Że, że nie wyleci wam jakieś gówno za 30 centów. Tylko no myślę, że już za parę dolków. Jakiś taki najsłabszy skin wam wyleci. Także to jest. W porządku, taka. Zależność tych wszystkich, tych wszystkich skrzynek 35, dolarów, no to już trochę leci, ale też lecą lepsze skiny, także nie ma co się na to zamykać. Slejcik, spoko, um, ale to chyba na tyle. 15 dolków. Czy dyszkę otwieramy? Nie, chyba nie. Zróbmy jeszcze jedną piąteczkę i polecimy sobie dalej. zobaczyć, co tam na evencie jeszcze mamy ciekawego. Um, ok, Cortexa mamy, Toyboxa, Aterisa. 21 dolarów prawie, także nie ma, nie ma lipy. General. Lecimy sobie na skrzynkę General i... No, twórzmy podwójnie. Spróbujmy podwójnie na razie otworzyć. I zobaczymy, co nam w ogóle stąd poleci. No leć, 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 leć. Kurczę, ten kumiczo jakby był i frontside to byłoby naprawdę przyjemnie. No tak to sam frontside jest w porządku. No niestety to, co było wyżej było... Kupą. Desimator spoko. No, Starlight Protector nie za bardzo. Uuuu, 60. Deion! No, i to mi się podoba. I to mi się podoba. General, no, potencjał na razie na najlepszą skrzynkę ze wszystkich. Tutaj ten Famacik, ile to z 10 Dorków? Ile to chodzi? No, kurcze, 11,39. No to prawie. Zróbmy sobie potrójne otwarcie. Bo czemu by nie? Bo czemu by nie star. Oj nie, oj nie, oj nie, totalnie nie. Dobra, zrobimy 5 otwarć. 90 dolarów to już jest naprawdę pokaźna suma. I lecimy dalej. Chciałem właśnie dać szansę jeszcze tej skrzynce, bo widzę, że ma potencjał. Ok, no dobra, nie ma na pewno 80. No dobra, w porządku. To nie jest, nie jest najgorzej. Ważne, że te Starlight Protektory mi nie poleciały same. Dobra, lecimy na Mastera. Lecimy na skrzynię Master. No tu już widać. Tu już widać, że są lepsze skiny. No ale nam lecą dwa stalkery, czyli chyba, chyba najgorsze dropy. Tak, domniemy wam. U, Dobra, sprzedajmy to, bo w ogóle ja tego nie chcę. Ehm, dobra, ta 50% na stalkera. No dobra, wszystko co nie jest stalkerem jest dobre. Znaczy, no nie wiem, może nie jest, ale spróbujmy otworzyć jeszcze raz. Trzy otwarcia. No, jak będą 300. Okej, okej, nie, totalnie nie mam pojęcia, ile co jest warte. 170. Okej, okay, bardzo fajnie. Elegancko, to jest dobry proficik. To jest dobry proficik, to jest dobry proficik, mega dobry proficik. Mega fajnie, mega fajnie. I skrzynia Warrior. Skrzynia Warrior na sam koniec. 140 Dolków za dwie sztuki. No, sprawdźmy, przetestujmy. Przetestujmy tą skrzynię. I zobaczmy, Empresik i Printstream. No, kurcze, nie mam pojęcia, szczerze, nie mam pojęcia. 61. Sprzedajmy. Dajmy jeszcze szansę. Dwa otwarcia ponownie. I zobaczmy. Ponownie dwa otwarcia. Printstream w niezłym stanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. 83, to jest well worn? To wygląda jak Prime Factory New. No dobra, no nic, sprzedajmy sobie to i pozwólmy sobie na jeszcze jedną sztukę takiej skrzyni, no bo czemu by nie, jest hajsik to niestety, widzę po stanie, że będzie cinko, będzie cinko, także yy, chociaż w statraczku 26 dolarów wydamy sobie na 3 sztuki tej skrzyni, bo ona była bardzo przyjemna uważam, że taka właśnie pomiędzy, żeby sobie zalosować przyjemna skrzyneczka i tym akcentem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. zobaczmy 18 w porządeczku. No i tym akcentem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Także węcik spoko skrzynia general bardzo fajna suncu Art of Victory też reszta. No. Master jeszcze był ok. Mi nie poszło, ale może Wam pójdzie inaczej. Także wbijajcie na stronkę, do której link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się. Yo!